Serdecznie w tak zwanym Garry's Modzie w trybie GoFish, czyli najbardziej emocjonującej grze na całym świecie. Najbardziej, najdłużej wyczekiwanym trybie na całym świecie. Lekko. Wszyscy mnie prosili, Bloody, kiedy w końcu zagrasz w GoFish, czyli najlepszy tryb ever. Porzuć te, porzuć wszystkie inne tryby. Tak było. W GoFisha, czyli tryb, od którego zależy cała przyszłość. Ze mną jest taki osobiście jak Morwadek, jest ze mną Amongu, jest ze mną Morizet, Kryksos i oczywiście AB. I razem z Morwadką będziemy najlepszymi łowcami rybów na całym wszechświecie. AB tak nas dobra. Strasznie prosił o tego GoFisha. Tak, AB też właśnie strasznie Boże. Też błagał, bo podobno w Robloxie widział podobny tryb. No nie, mam dość, wychodzę. Ej, wracaj tu, Haku, dobra. Naprawdę, dobra, ja już AB, mam was coś. Dość. Czy to prawda, że widziałeś... O, patrz, Bloody, mam twoją klatkę. Pokaż. O, doskonale. To tak, czy to prawda, AB, że widziałeś w trybie, w Robloxie podobny tryb? Nigdy nie grałem w Robloxa. Proszę cię, AB, okłamujesz cały czas siebie. Ja nie trzy mogę. Lata, trzy lata. Jakie trzy lata? Trzy lata. Czy Roblox w ogóle ma 3 lata? Całej ekipy, a 10 lat grania w Robloxa i nadal wszyscy, i nadal udajesz, że niby nie grałeś? Kurde, co jest tą wędką mnie tak? Jakaś zrąbana, po prostu ta jest. No downa ma. Owszem, nie grałem. Dobra, teraz wystarczy tylko poczekać, jak złowimy jakąś grubą brzętę. Złowiłem broń. O, złowiłem coś. Nic teraz nie złowiłem. Jestem najlepszym łowicielem broni. Chcę poznać Stefana. Ten generalnie wsadźmy musicie... go tego transporterka. Moje. O, też coś złowiłem. To jest Stefan. Ja tak, generalnie pamiętajcie, że czym głębiej łowicie, tym grubsze okazy możecie złowić. To jest symulator łowiennictwa. To ja idę na środek morza. Ten Stefan trochę agresywny jest. Proszę cię, dajcie spokój. Musimy złowić teraz najciekawszą rzecz na całym świecie. AB, pokaż nam, jak się łowi rybę. Jezu, co jest? Pokazuję. Wchodzicie sobie na tę wysepkę tutaj. No, i... proszę się też chwalić, co złowicie, a nie uciekacie z towarem. Musicie ja mówię, też... że Stefana złowiłem. Moja zdobyć. No. No i tak sobie tutaj stoicie i łowicie rybę. Nie kradnij mi. Dobra, AB, idę do ciebie łowić. Dobrze. Na głębszych wodach. Najlepszy pomysł. Złowiłem Stefana. Na Karaiba. O, nice, Stefan. Dobra, teraz z tym łowieniem rybów, jak ci idzie Morizet, łowić łowiennictwo. A, złowiłem już twoją klatkę, czy transporterek. Ej, patrz, jaką rybę złowiłem. Patrz na to. Ej, ludzie, cisza, proszę się nie wtrącać. Patrzcie, kogo Stefana. Ja złowiłem. Dobra, to ja idę, wracam. No, złowiłem Andrzeja. Wiecie, mnie złowiłeś? Nie, no, ale takiego innego Andrzeja. O nie, no i mi uciekło coś. No, widzicie, patrz jaki słodziak, widzicie? No, widzę. Patrz jaki słodziak. Swój do swojego normalnie, no i mnie goni. A, widzisz jaki słodziak? To jednak prawdziwa gra. Co to był za dziwny dźwięk? Proszę się zachowywać od nich rzecz. Czemu Morwanek zabiłeś Stefana? O, złowiłem coś. Kosmita? Zostaw tego kosmita. W tym trybie chodzi o to, żeby złowić jak najbardziej potężne ryby. A na razie zachowujecie się, jakbyście pierwszy raz byli na rybach. No. To jest to bo może tak, tak jest. Się zachowujecie. No. To jak to? A czekaj, nie grałem w Office. Nie uczyli was przy szkole. Morwanek, wracaj tutaj do reszty. Co ty sam tutaj łowić? No, gdzie? No, miejsca już nie ma. Pomóż proszę cię, odczepić. Wszyscy łowimy w jednym łowisku. Jak to łowisku. Się odczepia? Musisz się nacisnąć, widzisz? A, gdzie to jest? Ej, to jest twoja przyjazna kamerka, będziesz się fotografować, to będzie fotografer nice. Przyjaźni, widzisz? Fotomontaż. To jest fioletowa, więc jest twoja bardzo przyjacielska. Halo, no. Proszę mi nie znaczy, u mnie to wszystko na trochę jest fioletowe, ale to wszędzie. Doskonale. Ach, eleganckie, relaksujące łowienie ryb, widzicie? Mówiłem wam, że to najlepszy tryb ever, a wy nie mi nie wierzyliście. No jest na przykład Morizeta. Łów Morizet! O! No. O, ktoś mnie teraz złów, please. No patrz, jaki relaksik, co nie? Boże, fajnie to, jest, no i to jest nudne. O, co złowiłeś? Czy ja tu jestem tylko osobą, która musi łowić sensa? Zmuszony do wędkarstwa? Jaki to jest? Złowiłeś helikopter i ty mówisz, super! I co? No, złowiłeś helikopter, ty mówisz, jakie to jest kurna nudne. No i zobacz co takiego nudnego. Złowiłem helikoptera. Czy tylko ja jestem realistą? O co emocje? Czemu ktoś to musiał powiedzieć? Helikopter. Jak po prostu coś powiesz, strzelaj w helikopter, a nie. Sami się tam strzelajcie. Ej ludzie, mam pomysł, za mną wszyscy, znalazłem lepsze legowisko do łowienia. Gdzie? Pewnie, niech znajdę. Chodź. Nie zgadnę, czekaj, obok mnie! A gdzie jest AB? Stefana wam jeszcze złowiłem. O, tu jest AB, tutaj. Chodźcie!
Ten. Chodź Borizę, tutaj chodź, chodź Borizę. Ze Stefanem idę. Dobra, chodź, tutaj, tu jest dobre miejsce do łowienia. Chodź Stefana? Tutaj jest dobre miejsce do łowienia. O, bazookę złowiłem. Stefana? No ale daj go tu trochę niżej, daj go tu trochę niżej. Tą skałę go połóż. O, tutaj, dobrze, jeszcze troszeczkę. Próbuję. No połóż go tutaj, próbuję, Borizę. Próbuję. No i wyciągnęłeś no, ten. No nie. Witaj, AB, jak tam łowienie rybów? Tak, zostawcie mnie. Chciałem dobrze. AB, mam pomysł, mam jeszcze lepsze miejsce do łowienia ryb. Chodź, pójdziesz ze mną? Nie, nie ja pójdę. AB, no chodź ze mną. Gdzie mam iść? Chodź, za mną, płyniemy, chodźcie. Znam święte miejsce, gdzie może będzie lepsze, będzie jeszcze jedno lepsze no, łowisko. No. Czy wszyscy są za mną? Morisz, już to widzę. Za mną? Nie, ja płynę sobie dalej. No to właśnie ty masz płynąć dalej, tylko za mną masz płynąć, bo ja ci pokażę najlepsze miejsce do łowienia ryb. Ale ja no. mam jeszcze lepsze. Właśnie, no, ja też bo jak głosi, ja bo jak głosi te dobre stare przysłowie, mój stary to fanatyk wędkarstwa. Dobre, że są. Zarąbał wędkami, no. Więc chodźcie tu wszyscy, widzicie mnie? O, AB idzie, doskonale. Mówiłem, pokażę takie miejsce do łowienia ryb, nawet że zastraży się. Patrzcie, to jest tak zwana... Nie. No AB, wciągnęłeś się w fabułę pewnie. Nie? Na pewno. Płyniemy od do dzisiaj doków. AB ogłaszam, że to jest twój ulubiony tryb. Kolejny. Nawet rogo. Jej, kolejny ulubiony tryb, jej. O, patrzcie, to jak tu jest fajnie. Patrzcie, widzicie? Mówiłem, że to super miejsce. Zobaczcie jak mega. Mostek jest, widzicie? To wszystko jest przystosowane właśnie do łowielnictwa, do łowienia rybów. No. Łowielnictwo? Tak się nazywa ten sport, Abby. No i dzisiaj to będzie twój dom. Będziesz tutaj łowić ryby i tu zamieszkasz. Co ty na to? Całe życie będziesz tutaj mieszkał. Wspaniale. No widzisz? Okazuje się, że jednak twoje życie nie jest takie nudne, jak na początku się wydawało. Ej, ale mam świetną wyspę. Jest tu plaża, są tu domy. Proszę cię, po co komu wyspa, jeśli mamy wioskę łowielników? Jeśli mamy Abiego. Jeśli mamy Abiego, po co komu wioska? Abby jest najważniejsze. No. Najważniejsze jej. Ale pamiętajcie jedno, jak łowicie ryby. Ryby jedzą gówno. No. Dostałem taki cynk, że podobno karasie jedzą gówno. Ale nie wiem, ile w tym prawdy. A tak poza tym, pamiętajcie. Najlepszą przynętą jest brak przynęty. Wtedy ryby najlepszą przynętą jest atak. Dla ryb jest akurat, kiedy nie mają przynęty. Kiedy nie mają przynęty, zaczynają podejrzewać, że coś jest nie tak, widzicie? Na przykład teraz łowiłem depocisk. Depocisk. No. Dobra, tak czy siak. Jaki to tryb jest nudny. Proszę. Chyba ty jesteś nudny. Nie dziwnego, że nie rozwinęłeś się na YouTubie, jak nie chcesz w takie ciekawe rzeczy. Już widzę ten czas oglądania. Dwie sekundy. Tak, elo, elo, po koniec wychodzimy. Ja wiem, AB. Następnym razem zagramy w Roblox Wędkarstwo Edition. Może no, ja bym zagrał. Ja myślę, też. Że... Myślicie, że w Robloxie jest coś takiego jak symulator wędkarstwa? Myślimy, że to jest to, nie? Tam jest wszystko. Ej, to co ty na to, AB, żeby na następnym odcinku. Nie, nie zagram w Robloxa. No proszę cię, połowimy tam ten ryby, no. Nie chcę. Jak będzie? Nie zagram ryby w Robloxa. No dawaj, będzie fajnie. Nie. Ryby połowimy w tym. No nie. Dawaj, no. AB, nie zgadzam no. się. No to moje, oddawaj. Nie zgadzam się. Ej, połowimy ryby, będzie fajnie. Mówię ci, zaufaj mi. Nie. Kiedykolwiek cię zawiodłem, a ja włączyłem śmiglika. Dobra, położę śmiglik tutaj. Położę śmiglik i zrobimy dalej. Śmiglik to jest bardzo bezpieczna broń. To robi takie fru fru z wrogami. Ja was muszę w ogóle... Fru, fru. Dzięki! Widziałeś to? Jak to zrobiło? No i na dnie oceanu wylądowało. Ej, bi! Czekajcie, muszę was trochę podgłośnić. No to podgłośnij nas troszeczkę. Ale będziesz mówić, to będzie watch time miał tyle co 1000. No, tyle osób będziecie oglądać AB. Normalnie. Jeden z swoich najbardziej popularnych filmów wyczuwam, no. Na pewno. No, generalnie. Tak więc nie zwlekajcie, wbijcie teraz na odcinek AB'ego, żeby zrobić mu wyświetlenie. Dzięki no, temu wbij teraz. AB w końcu się przekona do tego trybu. No. Na pewno. No tak, i teraz widzisz, teraz wszyscy wow. dowiedzieli się, że mają wbić, teraz wszyscy wbiją. Kriksos. I my już ją miną wyświetlić. Link w opisie. No. Jak Blady doda, jak nie doda, no to możecie napisać w komentarzach, że Blady nie dodał w opisie. O kurde, ale... A wy tam jesteś. Ej, AB, pomocy! Stary człowiek znowu i może. Znowu mam cię ratować. Stary człowiek dobra, i może. To tylko... To tylko ten, to tylko przyjaciel Sebastian, nie pchaj mnie. No. Nie jesteś, nie zostaw go! Pchajcie. Czemu go zabiłeś, Krystus? Do wody! Dokładnie, łów ryby, a nie się wygłupiasz. Ta gra polega do na... Do wody! Ej, ej, nie płoszczę, bo w ten sposób...
No, AB w ten sposób płoszysz ryby strasznie, wiesz? Ej, kto chce dostać z RPG? AB, możesz w końcu nie płoszyć ryby? Mój duży krab. Dobrze, przepraszam, już nie będę. No właśnie, proszę nie płoszyć rybów w końcu. Mówiłem skrzynkę na rybie. No. Przyda się nam. No, no nie, moja wędka, baby. Proszę mi oddać wędkę. No, w ten sposób się nie łowi AB. No nie, zjadli mi wędkę. No. Jeszcze musisz się wiele nauczyć o łowielnicy AB, ale dzięki temu trybowi w końcu się nauczysz. To jest taki trochę symulator wędkarstwa. Jak grasz ten tryb, to ty automatycznie potem możesz się na prawdziwe ryby i masz doświadczenie. No. Będziesz tak. Myślał, że złowisz taczkę. No, zdziwisz się, jak złowisz rybę. Nie, myślisz, że złowisz taczkę, ale łowisz rybę. No nie. No. Znowu to wiesz, lepiej, ale to, nie no, bo jak się łowi ryby, to można złowić takie rzeczy jak taczki na przykład. No na pewno. To jest bardzo realistyczny typ ten AB. Musisz się w końcu skupić i zrozumieć, na czym polega życie. W końcu. Poza tym to jest relaksacyjne. Czemu ty się jeszcze nie zrelaksowałeś? Włącz sobie relaksacyjną muzykę pod kół na przykład. Podziękujemy. No, ja sobie właśnie włączyłem relaksacyjną muzykę. A potem się robi dubstep z tego, ale to proszę cię. Siema, rekin przypłynął. No i co mi płoszyć ryby? Wyłowić helikopter. To jest już... No, puszyłeś mi ryby, Morizet, no. Puszyłeś mi ryby. Można wyłowić takiego drona, jak ktoś właśnie wyłowił. To mój krab był. Ej, też, a nie, na razie nic nie złowiłem. Łowienie jest łatwo. Ile kto ma punktów? Ej, zobaczcie, AB, tak narzekasz, masz 4 punkty łowiennictwa. Wow. No, widzisz? Ja stąd idę. Ale dubstep się włączył z tej muzyczce, co nie? Ja stąd idę. Jest klimacik tego dubstepu. Ja sobie pójdę. Ja mam 8 punktów. O, ja prowadzę. Mam 8 punktów. Ja mam 3 punkty. O, nice, morba. Dobra, koniec tych dubstepów. Koniec tych dubstepów. Nie ma, ja wędkę. Ja poszedłem sobie w lepsze miejsce. Ten, ale generalnie, jak mój dobry przyjaciel mówił, i teraz jedyne, czego nam brakuje, to alkoholu, bo jak każdy wie, wędkowanie wiąże się z alkoholem. To tak więc, dobro dzieje z wodą. AB, gdzie masz alkohol? W domu. AB, tutaj jest twój dom. Pamiętasz? Tutaj się urodziłeś. No to znaczy, że tutaj jest w takim razie. No, ej, gdzie tutaj. Jest AB? Gdzie on zniknął? Poszedłem sobie. AB, wracaj tu! No to zrobię, to dawaj. Znalazłem sobie lepsze miejsce. Dobrze, no, nie ma coś takiego jak lepszego miejsca. AB, to jest lepsze miejsce. Lepsze zarobki. No, mieli lepsze zarobki, nie ma takiego lepszego miejsca, to jest najlepsze miejsce. No, zaraz wejdę tu na górę i ci powiem, co sądzę o tobie. Blizzet? Jak ja cię tylko znajdę, AB. Piosem wchodzący tam. Na górę. Gdzie ty wszedłeś? Tutaj na górę pewnie wszedłeś, tak? Gdzie? Nie podskakuj. Nie wiem, może. Ej, ładnie jest tu nawet, muszę przyznać. Nie, zużyłem. Ładnie jest. I co, jakaś platforma wiertnicza? Uskubany, jakie działo ma. No i co, to chyba tutaj tym się wyżej chyba nie da wejść. Czy da się tu jakoś wejść wyżej jeszcze? To jest jakieś wejście w ogóle wyżej? Może się da, może się nie da. O, patrzcie, co złowiłem. Co złowiłeś? A jest ginie, jest. Od samochodu. Dobra, zaraz tam przyda się, jak... Nie wiem, czy wiecie, jak zużycie wszystkie części samochodu, to możecie złożyć samochód nawet. No. Ciekawe, jak się złoży samochód, cię, AB. Mam cię na gwizdku już. Gdzie niby? Tu jestem, nie widzisz mnie? Nie, nie widzę cię. Popatrz w górę. A, widzę cię, dobra. A, wyczajone. Co myślisz, że ukryjesz się? Czemu tak. Do nas nie chcesz dołączyć, AB? Co cię tak odrzuca? No bo mam lepsze miejscówki niż wy. Proszę cię, AB. Nie bo umiesz łowić rybów. Każdą miejscówkę mi kradniecie. No grał w Robloxa. Boże, na tej grałeś mapie w Robloxa i teraz faniakujesz, tylko co nie? Tylko byście zabierali mi miejscówki. No. Nic więcej byście nie robili. O nie, Krik, zostawiłeś mi. Ej, mam dla was rybny challenge. Mam dla was rybny challenge, który polega... Spróbuj się dostać na szczyt tej góry challenge. To jest rybny challenge. Bardzo dużo ma związanego z rybami. Ogólnie zaczynam zastanawiać się nad egzystencją mojego życia. 14 minut łowię jakieś taczki. Trochę mi przykro. Patrzcie na to, spadający piesek! Widzieliście? Trochę przykro, że na 14 minut łowię taczki. Oj tam, przesadzacie. No, nie jest tak źle przecież. No, 14 minut to jest dobry czas. Ale jak to jest dobrze, najlepsze. No. Dobrze zmarnowane te 14 minut. No właśnie, co byś innego robił w tym czasie? Nic, nie mam pojęcia, na przykład grałbym w jakiś inny tryb. Albo na przykład... AB, marnowałbyś mój swój cenny czas, a tak możesz na spokojnie sobie połowić rybki. No. Chyba taczki chciałeś powiedzieć. No. Co jest bardziej cenny? Czas spędzony z przyjaciółmi na rybach? Czy taczki? Brak czasu, czy zmarnować czas na jakieś głupoty? Ej, złowiłem tego Janusza, patrzcie. Ja na przykład teraz złowiłem zlew. Wiesz, i co?
złowił zlew i teraz ten zlew mu się przyda. No. Zrobi dom teraz. No i teraz mu się przyda ten zlew, bo będzie mógł egzystencjalnie... Co do taczki, ogólnie właśnie złowiłem taczkę. Właśnie złowiłem pana policjanta. Co mnie walnęło? A tam jest Janusz. Ej, o nie, zrobiłem, halo. Dobra, nie przesadzaj, Molizę, wracaj tu. Tak czy siak, tak jak mówiłem, będziesz mógł się, AB... Co będziesz mógł? No i wypadłem z tego. Łowić kolejne taczki. No właśnie, zobacz na przykład, Morwanek złapał na przykład zlew i teraz byś miał w domu zlew. Morwanek złapał zlew. A ty złapałeś co, taczki? To będziesz mógł te taczki wykorzystać na przykład do pracy na budowie, jak już tam trafisz, czy coś. W ogóle, a mogłeś z drugiej połowieniu ryby. No. Jak już tam trafisz. Jakiś... Dokładnie, a tutaj patrz, na łonie natury spędzasz czas nie przed komputerem. Nie, w ogóle. jeszcze jakbym był na rybach, też to bym zrozumiał, jestem przed komputerem, gram w ryby. Ej, mi tak to nie działa, no. Ale zobacz, jakby patrz, jakbyś na przykład grał w grę, gdzie grasz w komputer, to byś dwa razy mocniej sobie psuł wzrok, a tak sobie trochę odpoczywaj na ten wzrok. Tak to działa zupełnie. No, tak to działa. O, zobaczcie. Jak w grze patrzysz na liście, to od razu przestaje ci poleć wzrok. Ale przy takiej grze na przykład nie dostaniesz epilepsji, co? No właśnie. No, jak no, to nie? Te bagujące niektóre rzeczy tak psują to niszczą wszystko. AB. Dobra, ten pan tutaj motorówka chyba będzie nas męczyć. Idziemy trochę dalej. Chodźcie do AB'ego wszyscy. Nie. Czekajcie, chodźcie. Ja panu motorówkę zajmę. Tak, to zajmij się z nim szybko. A wiesz, że to i się no, nie da zabić. Stara. A, dobra, tak się o, panie motorówka. Dobra, wracamy. Oj. Jednak. Pan motorówka nie żyje. No bardzo dobrze. Elegancko. Nie przychodźcie ej, do mnie. Ej, kurwa, Murwanek, ile ty masz już punktów? Ej, Murwanek jest... ryby po prostu. Ej, Murwanek jest królem rybów. Jakże, jak to robić? Znać mu swój. Ja wiem, jak proszę. On to robił. On łowił w prawdziwym życiu. No. No widzę. I wszystkie ryby są na wierzchu. Mówisz? Kurde, no dobry jesteś. Ja cię kręcę, Morwanek jest rybowym królem. Nie, widzisz co, AB? Morwanek się nauczył łowić ryby. Tak? Łowi jak profesjonalista. Łowić ryby, to będzie już miał takie doświadczenie, że chyba złowi nawet łososia, a może nawet okonia. No. On to zma wędkę. A może nawet i konia. A może nawet i konia brunatnego. Więc ma doświadczenie, Morwanek. A ty czego się nauczysz? AB, niech pomyślę, lenistwa. Ja złowię no. Przyjaciela. Na łonie natury sobie. Na ja łonie natury sobie siedzisz. Dobrze, to będzie mój lepszy przyjaciel niż wy. No. Z nim sobie będziesz nagrywał Robloxa. O, a ja opatrzę, tak wybiera złowiony. No. Można złowić też na przykład łom. To... No, wybiera złowiony. Gołębia złowiony. Ale łowimy dalej. Czy czujesz, że ten typ trzeba zupdate'ować, dodać tak zwany stopień levelingu? O, ej, ale łapiecie teraz. Morwany ekstrem wędkarstwa, jak szczupak. Stopień levelingu pod F3. Dokładnie. A teraz wyobraźcie sobie coś takiego, że... Wyobraźcie sobie teraz coś takiego, że do tego typu dodajemy system levelingu. Na przykład można kupować ulepszone wędki. No to byłoby świetnie. Można dodawać graffiti. Enchantować można wędki. Lapis lazuli. No albo dodać skiny do wędków i inne różne różnego rodzaju te jak no to pokal. No to Ice Clay. Wydaje ice mi się, no. Że ta gra nabrałaby wtedy największego sensu na świecie. To wiem, może ej, a może stworzyć tak, ej, wyobraźcie sobie a zróbmy sobie drużynę e-sportową w Goofish. Ej, Morizel, mam pomysł, a gdyby stworzyć taką grę, która będzie się nazywa SCP Fishing Edition i będzie tak się nazywać, albo Fishing Game, SCP Fishing Adventure, co nie? SCP Secret Fishing. Secret Fishing, sekretne fiszenie. No i będzie to sekretne fiszenie. Będzie wielki ten. Będzie Fishing Patch 3. Będzie, no. Właśnie, i będziemy robić, i będzie wtedy już nie będzie, wtedy będzie robić na przykład, że będziemy łowić różne rzeczy tam, różne STP-ki będziesz mógł wyłowić, co nie, karty dostępu będziesz mógł wyłowić. Tak, będziesz mógł sobie wyłowić STP-106. No, tak, na przykład będziesz mógł wyłowić karty dostępu, wszystko będzie się zaczynać na przykład, że personel klasy F, czyli Fishing, ucieka ze swojej budki rybackiej, no. Nie ma pierwsze jezioro, co nie? No i w pierwszym jeziorze można wyłowić na przykład kartę dostępu do drugiego jeziora, co nie?
Co wy na to, ale... To jest taka jakby ulepszarka jeszcze. No. I będą różne, i będzie na przykład staw ulepszenia, tak zwany, że można, można poświęcić coś i wyłowić lepsze coś. Boże, no nie, no popłakałem się. Ej, ze wzruszenia się popłakał po prostu. Aż tak mu się spodobał, ta gra. Sposób spodobał, nie? Ale nie wiem, że Morwanek... Ej, Morwanek, jak ty tak szybko łowisz? Nie po prostu ja cały czas patrzę na wędkę. O nie, zowiem. Gdzie ty masz wędkę, tak się głosi? Tutaj. A gdzie jest twoja przynęta? A tam jest. Tutaj. O, faktycznie. No nie, chcę sobie zabić. Wow. O, już właśnie złapałem, zobacz. No widzę, cały czas o, ja mamy skrzynkę, kolejny... Mebel. Jesteś dobry w tą grę. Oczywiście. Tak ci siak, AB, muszę przyznać, że... Widzisz, płaczesz ze szczęścia, w końcu jesteś szczęśliwy, AB. Coś czujesz, że chyba będziemy musieli w ten tryb grać pomocy! Częściej. Nie, no proszę. To by na to, ludzie, żeby w ten tryb... grać częściej. Co wy na to? Ja jestem za. Proszę. Jest definitywnie tak, więc mi się wydaje, że raz dziennie co najmniej będziemy od dzisiaj grać. Tak. Zestarzeje się tutaj. Zestarzeje się. Już 20 minut łowimy ryby w grze komputerowej. Ej, więc spokój się. Jak zagrasz Ice Rakes'a, to dopiero zrozumiesz, to znaczy sens życia. No, Ice Rakes. Dobrze przeznaczony czas jak no. Dla mnie. Nic nie straciłem. Bardzo. Pomocy! Dokładnie. A to będzie za ta rzeka, że tam ją zdobyć. Słyszeliście o takim symulatorze jak symulator ogniska, że się siedzi przy ognisku i się chilluje? Kolejna najlepsza gra. Można to poopowiadać jakieś historie. To też jest dobre, no. Symulator ogniska. No. Kurde, ktoś do mnie strzela, nawet ryby nie można złowić. Czekaj, spróbuję go strzelić. No. Dobra, zestrzel go. Tak czy siak, krótko mówiąc, teraz możemy stwierdzić, kto jest najlepszym fisherem. Najlepszym fisherem jest Morwanek, jak zresztą sami, jak sama nazwa wskazuje, jest Morwanek, który ma 24 punkty rybołówstwa, na drugim miejscu Asiamongo z 18 punktami, na trzecim Morize tuż za nim 17, potem oczywiście ja, potem niestety AB, no bo jak sami widzicie, no AB o rybołówstwie za dużo nie wie, się uczy, no ale Kryksos jakoś też czału szału nie zrobił generalnie. No niestety, nigdy w życiu nie no. Mówiłem jeszcze. I pierwszy. Tak się kończy nasz piękny odcinek o nazwie... W końcu! AB rybołówstwo. Tak co jest. Nie? Dobra, cześć, cześć. Elo, elo. Cześć, cześć.